Dzień dobry, witam Cię serdecznie i zapraszam do nauki bułgarskiego tańca w kręgu Pomaszko Żyrto. Zanim zaczniemy robić jakiekolwiek kroki, poproszę, żebyśmy tylko zajęli się rytmem. Czyli spróbujemy dreptając z prawej nogi na lewą, tylko w miejscu utrzymać taki rytm. Wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko. Udało się? Mam nadzieję, że tak. To teraz, poruszając się zgodnie z kierunkiem tańca, a pamiętaj, że żeby się to udało, muszę mieć centrum kręgu po lewej ręce. Jestem zwrócona trochę do centrum kręgu, trochę do kierunku tańca. Ręce w pozycji W. I teraz spróbuję, wykorzystując ten rytm, zatańczyć dwa razy po trzy kroki zgodnie z kierunkiem tańca, czyli od prawej nogi. Wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko. Teraz odwrócę się przodem do centrum mojego kręgu, postawię krok w bok i leciutko do przodu skrzyżuj, wróć i postawię lewą krok w bok i skrzyżuj i wróć. To jest pierwsza część naszego żyrto. Jeszcze raz to samo, od prawej nogi. Postaw, krok, krok, lewa, krok, krok, postaw prawą, skrzyżuj z przodu, postaw lewą, skrzyżuj z przodu. No to jeszcze raz, myślę, że się już udaje, ale dla pewności spróbujemy jeszcze raz. I prawa do przodu, z lewej trzy kroki, postaw, skrzyżuj z przodu, postaw. Spróbujemy drugą część. Ja ją pokażę troszeczkę z tej perspektywy, żeby było łatwiej mnie obserwować i naśladować. Zatańczymy teraz od prawej nogi w kierunku centrum. Od prawej do przodu dwa kroki, ale wolne. Uwaga, troszkę się zmienił rytm. Prawa powoli, lewa powoli. I teraz postawimy jeszcze jeden krok prawą nogą do przodu. Tak z takim lekkim ugięciem kolana lewej nogi do przodu i teraz tylko prawa pięta. Góra, dół, góra, dół. Spróbujmy jeszcze raz. W sumie do środka kręgu robimy trzy kroki od prawej. Prawa, lewa, prawa, hop, hop. Jeszcze raz. I prawa, lewa i prawa, hop, hop. A teraz się cofamy od lewej do tyłu. Powoli, powoli. I na końcu teraz już wracamy do tego rytmu, od którego zaczęliśmy, czyli wolno, szybko, szybko. Stawiając krok lewą nogą. Wolno i już w kierunku tańca szybko, szybko. Na końcu mam mieć wolną prawą nogę. Ja teraz pokażę całą tę drugą część z innej perspektywy. Spróbujemy teraz, pamiętaj, do środka kręgu, od prawej w sumie trzy. Wszystkie wolne. Powoli, powoli, powoli teraz dodaj. Raz, dwa, idziemy do tyłu. Powoli, powoli, uwaga, wolno, szybko, szybko. Jeszcze raz z tej pozycji. Druga część, pamiętaj. Wolno, wolno i wolno, szybko, szybko, wolno, 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 szybko, szybko. I myślę, że już jest pora, żeby połączyć obie części. Zaczynamy od prawej nogi, żyrto po kole. Wolno, szybko z lewej, wolno, szybko, szybko, postaw do boku. Skrzyżuj, postaw do boku i teraz do środka. Powoli, 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 hop, hop, powoli, powoli i wolno, szybko, szybko i zaczynam z tego miejsca od początku. Wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko, postaw, skrzyżuj z przodu. Wolno, 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 pięta, pięta, wolno, wolno, wolno. I jeszcze raz, wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko, wolno, szybko, szybko, wolno i do środka,
Wolno, wolno, wolno. Hop, hop. Wolno, wolno, wolno. Szybko, szybko. I tak właśnie tańczymy pomaszko Żyrto. Spróbujemy razem z muzyką. Bardzo za zatańczenie tego niełatwego bułgarskiego tańca pomaszko Żyrto z regionu Rodopów. Ten taniec został wyznaczony na Światowy Dzień Tańca w Kręgu 2024, więc serdecznie Cię zapraszam do zatańczenia z nami w Krakowie na żywo 7 lipca 2024 roku o godzinie 18 w parku przy ulicy Rydla. Szczegóły znajdziesz w opisie. Miłego tańczenia, wszystkiego dobrego, do widzenia.